Na audio wideo show pojechałem sprawdzić świadomość wystawiającej się tam branży w zakresie akustyki pomieszczeń. Jako że organizator twierdzi, że są to największe tego typu targi w Polsce, to pomyślałem, że będzie to doskonałe miejsce na mały rekonesans. Po drodze rozwiązałem jeszcze jeden problem wibroakustyczny. Fakturę wyślę im mailem. Zaczęło się źle. Konferencja prasowa była w sali kinowej, która ma wadę akustyczną echo wielokrotne. Całe szczęście wada nie była uciążliwa podczas spotkania. Według informacji przekazanych podczas konferencji, wystawa ma umożliwić odsłuchanie i poznanie sprzętu nie w warunkach sterylnych czy studyjnych, ale zbliżonych do domowych, czasem niedoskonałych. Może mi ktoś powiedzieć, jak to jest, że producenci sprzętu kosztującego miliony złotych nie wymagają, aby ich urządzenia montować wyłącznie w pomieszczeniach o odpowiedniej akustyce? Przecież jakość pomieszczenia ma fundamentalne znaczenie dla muzyki słuchanej w tej przestrzeni. Wiem, że da się zrobić coś takiego i na przykład firma Barizol, producent akustycznych sufitów napinanych, wymaga, aby każdy projekt wykorzystujący akustyczne produkty przeszedł przez ichniejszego akustyka. Przy okazji pozdrawiam Mateusza. Podczas AVS specjalnie dla Was odwiedziłem 63 pomieszczenia na PGE Narodowym i 83 pomieszczenia w hotelu Radisson Blu Sobieski. Hotel Golden Tulip sobie już darowałem, bo nie wystarczyło mi 6,5 godziny na obejrzenie wszystkiego. Wnioski? Jakakolwiek adaptacja akustyczna, nie wliczając wystroju zastanego typu zasłonki, była raptem w 55 pomieszczeniach, co daje około 38% wszystkich. Lista wszystkich pomieszczeń z adaptacją znajduje się w opisie filmu. Jeżeli jakiegoś tam brakuje, to przepraszam i proszę o komentarz pod filmem. Te 38% to według mnie niska wartość, ale spodziewałem się i tak, że będzie gorzej. Zamieniłem zdanie z kilkunastoma przedstawicielami, pytając, czy sądzą, że adaptacja akustyczna pomieszczenia jest ważna. Znakomita większość odpowiedziała, że tak, a niektórzy uważali, że kluczowa. Przecież to kolejny element toru audio. Co ciekawe, takie opinie najczęściej głosiły osoby, które prezentowały się w pomieszczeniach z adaptacją akustyczną. Na pytanie, dlaczego jest sporo pomieszczeń z niesamowicie drogim sprzętem i bez adaptacji, dostałem kilka ciekawych odpowiedzi. Najpopularniejsze to VAR, współczynnik akceptacji żony. No sorry, ale zgadza się ona na kupno często wielkich i niekoniecznie pięknych głośników, a nie pozwoli zrobić fajnej adaptacji akustycznej? Po raz kolejny powtarzam, adaptacja nie musi być brzydka. Podczas filmu pokazuję pomieszczenia, gdzie jest zrobiona adaptacja akustyczna. Zobaczcie, ile i jakie są rozwiązania stosowane. Innymi odpowiedziami tłumaczącymi brak adaptacji w pomieszczeniach było m.in. to, że wsadzenie firanek, półek z książkami i sofy powoduje, że pomieszczenie ma odpowiednią akustykę. Tylko dlaczego studia nagraniowe wymagają specjalnej adaptacji? Szkoda, że to jednak nie jest takie proste. Dowiedziałem się też, że niektórzy podobno kupują taki sprzęt tylko i wyłącznie jako meble, które mają wyglądać, a nie ładnie grać. Tutaj nie ma co dyskutować. Na całe szczęście było też kilku przedstawicieli, którzy podobnie jak ja uważają, że głównym powodem jest brak świadomości klientów. Tutaj mała dygresja. Przez przypadek także tutaj spotkałem osobę, którą poznałem ucząc na AGH. Tym razem okazało się, że Marta Krzak pracuje dla firmy Haiku Audio. Widzę, że inżynieria akustyczna z AGH bardzo dobrze poczyna sobie na rynku audio. Podsumowując, nie podlega wątpliwości, że audio wideo show to miejsce, gdzie można spotkać najdroższe urządzenia audio na rynku. Kolumny za 2 miliony złotych, czy słuchawki za ćwierć miliona, czy poznać niesamowite konstrukcje urządzeń. Nie spodziewajcie się tutaj wybitnej akustyki wnętrz i jeden dzień to zdecydowanie za mało, aby przynajmniej obejrzeć wszystko, nie mówiąc już o słuchaniu. Przy okazji zapraszam na kolejny odcinek, w którym zobaczymy, co tam studenci Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej będą opowiadali podczas grudniowej konferencji studenckich kół naukowych. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.